Dzień dobry, Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. Temat trójkąta dramatycznego Karpmana omówiłam w jednym z filmów, które ostatnio odświeżaliśmy na kanale i uważałam, że powiedziałam na ten temat już wszystko i nigdy więcej nie będę musiała nagrywać takiego filmu, ponieważ to, co powiedziałam w tamtym filmie, jest moim zdaniem tak mocne, tak prawdziwe, tak dramatyczne i tak bardzo oparte na żywym przykładzie mojego błędu, tego, że to ja byłam wybawcą, czyli wybawca, oprawca. W trójkącie dramatycznym Karpmana wybawca to jest oprawca, tak naprawdę. Tak więc opowiedziałam swój przykład i uznałam, że powiedziałam już wszystko, ale nie. Dopóty żyjemy, dopóki możemy się zdziwić. I ja dzisiaj trafiłam na Facebooku na taki przykład trójkąta dramatycznego, że z jednej strony ten przykład mówi sam za siebie, świadczy sam za siebie, tutaj nie wymaga w ogóle on komentarza. Natomiast z drugiej strony grzechem by było, jeśli się uprawia psychoedukację, nie wykorzystać tego przykładu, żeby wyjaśnić, czym jest trójkąt dramatyczny Karpmana, ponieważ właśnie to jest tak wyolbrzymione, tak wykrzywione, tak w ogóle absurdalnie niedorzeczne, że lepszego przykładu już nie będzie. Mój przykład był poważny, był dramatyczny, był rozpaczliwym przykładem prawdziwego grzechu. To, co dzisiaj omówię, mogłoby być nazwane grzechem i chyba powinno, aczkolwiek nie wiem, czy odklejenia od rzeczywistości, zaburzenia osobowości i percepcji w ogóle pod kategorię grzechu mogą podlegać. Tak więc, no nie wiem, pozostawiam to już w waszej własnej ocenie. W wersji kanału publicznej omówię ten przykład fantastyczny, o którym mówię. Zacierajcie ręce, będzie naprawdę zabawnie. W wersji dla wspierających opowiem o tym, co się u nas ostatnio wydarzyło, bo jest to istotne dosyć i chcę tym najbliższym naszym odbiorcom powiedzieć, co się stało. My już trochę tam na publicznym o tym mówimy, więc niektórzy z was już wiedzą, rozumieją, ale przykład też jest taki durski, że szkoda by było się nim nie posłużyć. No jest też ważne dla wydarzeń Fundacji. Też uważam, że tym z was, którzy są z nami najbliżej związani i cały czas dbają o to, byśmy mogli funkcjonować jako fundacja, należy się informacja. Trójkąt dramatyczny Karpmana, czym jest? To jest taki twór społeczny, w którym występują trzy strony, zazwyczaj trzy osoby, nazywane ofiarą, katem i wybawcą, lub też ofiarą, oprawcą i wybawcą. Z pozoru brzmi to nieźle. Jest ktoś, komu dzieje się krzywda, jest ktoś, kto go krzywdzi i jest ktoś, kto przychodzi na pomoc. Niestety, ważne, poważne rzeczy nigdy nie są takie płytkie i takie zero-jedynkowe, takie jednowymiarowe, jak w tym zestawieniu mogłoby się wydawać. To nie jest opowieść o superbohaterstwie. To jest opowieść o tym, że każdy kij ma dwa końce, że każdy blask ma swój mrok, że rzeczy nie są zero-jedynkowe, że rzeczy nie są proste. Trudne rzeczy nie są proste, chore rzeczy nie są proste, chore rzeczy są skomplikowane. W trójkącie dramatycznym nikt nie jest tym, za kogo się podaje. To jest bardzo istotne i bardzo częste. Jeśli zauważycie w swoich kontaktach społecznych osobę, która się wpasowuje w trójkąt dramatyczny, to znaczy nie tylko w tę dynamikę trzech osób, ale przede wszystkim używa jednej roli do tego, żeby zalegalizować, legitymizować tę drugą prawdziwą rolę, odetnijcie tę osobę. Odetnijcie zupełnie. Ofiara. Ofiara to jest osoba, która pozornie ponosi krzywdę. Są dwa takie podstawowe typy ofiar w trójkącie dramatycznym. Ofiara świadoma, ofiara nieświadoma.
Ofiara nieświadoma to jest osoba, którą ktoś sobie zawłaszcza jako swoją. Ofiara świadoma to jest oprawca. To jest toksyczny miś, stosujący manipulację metodą na ofiarę. Czyli udaje ofiarę po to, żeby zmanipulować otoczenie, by zrobiło krzywdę domniemanemu katowi, domniemanemu oprawcy, który tak naprawdę jest w trójkącie dramatycznym ofiarą. Mamy tutaj dzisiejszy przykład, fantastyczny, ofiary nieświadomej. Tą ofiarą nieświadomą jest wikariusz. Mamy tutaj wspaniałe takie ogłoszenie o treści. Szanowni mieszkańcy Nowej Dęby, w imieniu społeczności naszego miasta Nowej Dęby piszemy do Was ten apel. Kto pracuje na oddziale ginekologii w naszym szpitalu? Zwykła szmata, prostytutka, pospolita. Jak nazwać Katarzynę, nazwisko wymazane, która wykradła kościołowi wspaniałego kapłana, który pracował w naszej parafii jako wikariusz. Byliśmy nim zauroczeni, jego kazaniami, odprawianiem mszy świętej. A ta niemoralna rozwódka z dwojgiem dzieci uwiodła młodego księdza. Zbałamuciła młodego mężczyznę. Pokazała mu swoje splugawione krocze, zaprowadziła do swego mieszkania. Osaczyła go jak Jagna z rejmontowskich chłopów Antka. Jaka przyszłość tego toksycznego związku? Kropla wątpliwej przyjemności, a beczka goryczy do końca życia dla księdza Łukasza i tej parszywej suki. Jak bardzo cierpią rodzice tego kapłana, ale o tym nie myśli. Napluła Chrystusowi w twarz i jest dumna, że to dla niej zostawił służbę przy ołtarzu, w konfesjonale, a obrawia jej dupę. Oby ziemia ją pochłonęła. Taki wstyd dla szpitala, miasta i naszej parafii. Przed oczy Twoje, Panie, Święty Boże, Święty Mocny, parafianie z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego. Nieświadomą ofiarą w tym trójkącie dramatycznym jest ksiądz, były ksiądz Łukasz. Dlaczego nieświadomą? Dlatego, że nie wygląda z tej sytuacji, aby on uruchomił swoich parafian po to, by go wyrwali z rąk tej Katarzyny. On nie próbuje zostać w kościele. On odszedł z kościoła i związał się z Katarzyną. Gdyby próbował zostać w kościele, mimo tego, że został przyłapany na uprawianiu życia erotycznego z kimś, gdyby został przyłapany na łamaniu celibatu i groziło mu wyrzucenie z kościoła i on wtedy by szukał pomocy u parafian po to, żeby oni właśnie tłumaczyli, że to Katarzyna swoimi kobieco-diabelskimi mocami go uwiodła, to on byłby ofiarą świadomą, ofiarą, oprawcą. Ale on tutaj wybrał inaczej, tak? Facet się zakochał, zrezygnował ze służby w kościele i odszedł żyć prywatnie. Kogo to boli? Boli to parafian. Czy cokolwiek tutaj wskazuje na to, by Katarzyna, która jest jego katem według tego tekstu, czyli zbałamuciła go, pokazała mu swoje splugawione krocze, zaprowadziła do swego mieszkania, osaczyła. Czyli ona w tej narracji podejmuje akcję. Ona jest czynna. Nic nie wskazuje na to, by ten biedny ksiądz Łukasz, były ksiądz Łukasz, coś tutaj swojej Katarzyny miał i ją o cokolwiek oskarżał. Dlatego oni oboje są tutaj w zasadzie nieświadomi. Całym trójkątem dramatycznym trzęsą parafianie. Pani Katarzyna. Fundacja Przemocnie zawsze utrzymywała się z wpłat zadowolonych klientów. Jak się pewnie domyślasz, w tych trudnych czasach tych wpłat prawie że nie ma. Jeśli nie możesz się przyczynić wpłatą do tego, by nasza fundacja dalej mogła pracować, zrób proszę ten drobny gest, który pomoże nam rozprzestrzeniać lepiej nasze treści. Zasubskrybuj kanał, jeśli go nie subskrybujesz. Daj lajka pod każdym filmem, który Ci się podobał. Udostępnij nasz film, jeśli jest on dobrą odpowiedzią na jakiś problem, na który trafiłeś w jakiejś grupie dyskusyjnej. Wówczas przyczynisz się do tego, by zwiększyć nasze wpływy z reklam, które są małe, naprawdę małe, ale grosz do grosza. To jest osoba, która
sobie żyje. Jest po rozwodzie, ma dwoje dzieci, zakochała się w księdzu. Bardzo wątpię, by ze wszystkich mężczyzn na świecie wybrała księdza akurat dlatego, że on jest księdzem, a ona ma zajawkę na ściąganie księży na złą drogę. Bardzo wątpię, dlatego że to są dramatyczne decyzje. To jest konieczność pozostawania długo w stanie, w którym nie wiesz, czy osoba, która cię kocha, wybierze ciebie, czy swoje ustawione życie. Nikt nie lubi niepewności, kiedy kogoś kocha. To są miesiące, może lata, nie wiem, jak było w tym przypadku, męczarni. Bardzo wątpię, by kobieta, która doprowadziła do swojego rozwodu w taki czy inny sposób i ma pod swoją opieką dwoje dzieci, bawiła się akurat w to, żeby akurat demoralizować jakiegoś młodziana z kościoła. Myślę, że serce nie sługa i kobieta po prostu pokochała tego faceta. Jest jej z pewnością trudno, bo historia życia, rozwódka z dwójkiem dzieci, to już implikuje jakiś dramat. Następnie zakochała się w facecie w zasadzie niedostępnym. To znowu jest dramat. Były ksiądz Łukasz to jest osoba, która z kolei podjęła jakąś decyzję w swoim życiu, ustawiła swoje życie, po czym zakochała się, mimo że na jego drodze życia jest to niedopuszczalne, niewłaściwe, niedobre i tak dalej, nieodpowiednie. I jak wolny człowiek podjął decyzję, że rezygnuje z tego na rzecz tego. Żadna to ofiara. Człowiek, który podejmuje wolną decyzję, nie jest ofiarą. Człowiek, który zyskuje koło siebie kochaną osobę i może stworzyć rodzinę, to nie jest ofiara. Człowiek, który może sobie pozwolić na to, że on rezygnuje z wiktu i opierunku za bardzo łatwą pracę, to nie jest ofiara. To jest człowiek, który jest gotów podjąć odpowiedzialność za swoje życie. Ale tu ma sprawa między Katarzyną i Łukaszem, ale nagle zrywają się parafianie. Zaczynają opisywać historię tak, jak im pasuje. W przypadku pani Katarzyny i pana Łukasza to nie jest opisywanie tak, jak im pasuje, tylko tak, jak im nie pasuje. To jest w ogóle zawłaszczenie ich związku, ich sprawy na rzecz swoich własnych frustracji. I teraz, kto jest najważniejszą postacią trójkąta dramatycznego? Wybawca. Wybawca ukradki. Kat jest zazwyczaj ofiarą całej sytuacji, która w ogóle nie chciała się w to mieszać za bardzo. Znaczy ta osoba, która jest przedstawiana jako Kat, tak? Bo prawdziwa rola Kata w trójkącie dramatycznym to jest ofiara. Ofiara ta osoba, która jest przedstawiona jako ofiara w trójkącie dramatycznym, to jest osoba, która albo manipuluje całą sytuacją po to, żeby nastawić kogoś, nastawić otoczenie przeciwko swojej ofierze przedstawionej jako Kat. Albo jest to osoba w ogóle Bogu ducha winna, która została zawłaszczona przez innych ludzi, w tym wypadku przez parafian. Została zawłaszczona po co? Po to, żeby rozładować swoją agresję, swoją frustrację, swoje nierozładowane emocje. To jest absolutny wyznacznik wybawcy, oprawcy. Absolutna cecha. Osoba, która nie potrafi sobie poradzić z własną niemocą, z frustracją, rozładować agresji, bardzo rzadko będzie występowała w czystych konfrontacjach. To znaczy rzadko wejdzie w konflikt. Zawsze bardzo chętnie za to wtrąci się na trzeciego w imię wyższego dobra. Znacie określenie w imię wyższego dobra? To Dumbledore z Grindelwaldem chcieli
wprowadzić rodzaj faszyzmu, gdzie czarodzieje mieli mieć supremację nad Mugolami. I to się nazywało w imię wyższego dobra. W imię wyższego dobra działała hiszpańska inkwizycja. I w imię wyższego dobra powstał cały komunizm. Krwawa ideologia, krwawa polityka, krwawa już ponad 100 lat, która nadal prowadzi do zwiększania podziałów społecznych w imię zmniejszania podziałów społecznych. W imię miłości do innych ludzi, w imię równości, w imię dobra, zasad, moralności robi się najgorsze rzeczy. Morduje się, wyklucza się, cancel culture'uje teraz się, oskarża się bezpodstawnie. Tak jak w przypadku tutaj nazywa się kobietę k***ą. Czy człowiek, który ma w sobie miłość i akceptację, nazwie tę kobietę k***ą? Nie. On pomyśli, ale ciężka sytuacja. Ale trudno jest tym ludziom. Ale ona musiała długi czas czuć się bardzo źle, bardzo niepewnie. I tak samo temu Łukaszowi. Zdrowy człowiek będzie współczuł. Chory człowiek wykorzysta to jako pretekst po to, żeby wyżygać z siebie zwykłą szmatę, prostytutkę, pospolitą k***ę ze splugawionym kroczem. Parszywą sukę. Znowu. Interpretacje są w nas. Rzadko mówimy o prawdzie obiektywnej. Zresztą, powiedzcie komukolwiek po filozofii prawda obiektywna, a zabiję was śmiechem. Natomiast ludzie, którzy tak chętnie podejmują się roli wybawcy, oprawcy w trójkącie dramatycznym, oni są przekonani co do tego, że oni są właścicielami wręcz prawdy obiektywnej. A ta prawda obiektywna jest taka, że kat to jest k***a i szmata. A ofiara to jest niedorozwój, który sam nie potrafi w ogóle ogarniać swojego życia i dlatego inni go tak krzywdzą. Bo zobaczcie, trójkąt dramatyczny to nie jest tylko agresja wobec kata. To jest również protekcjonalność i pogarda wobec ofiary. Bo jeśli uważamy, że są dwie dorosłe osoby, to my się na trzeciego nie wtrącamy. Kiedy moi rodzice mieli jakąś spinę co do czegoś, ale nawet kiedy któryś z moich rodziców miał spinę z którąś z nas i druga z nas się wtrącała, to mój tata miał takie powiedzenie, mój tata miał dużo takich Januszowych, zresztą tak miał na imię powiedzonek. Tu akurat było kibic z dala, niech się nie dala. I mnie to bardzo denerwowało. A dzisiaj uważam, że robił najlepszą rzeczą, jaką mógł. Nazywał wybawcę, oprawcę właściwym określeniem. Kibic. Wtrącasz się w nieswoją sprawę. Niech się nie wpierdala. Niech się nie wtrąca. Niech się trzyma z dala. Jak musi na to patrzeć, to niech się nie miesza. A kibic, zobaczcie, zobaczcie głębokość tego głupiego powiedzonka. Kibic, pomyślcie sobie o klubach piłkarskich, o kibicach piłkarskich, o szalikowcach, o kibolach. Oni w imię tego, co jest pomiędzy jedną a drugą drużyną piłkarską, robią ustawki i naprawdę się tłuką. Czy to jest mądre? Ja pomijam, jakie uzasadnienia mają ustawki i że generalnie jestem za tym, żeby one były. To jest temat na zupełnie inny film. Ale wiecie, używanie piłki nożnej, klubów piłkarskich, w ogóle do tego, żeby się tłuc nawzajem łańcuchami i kijami po łbach zakutych,
to jest wycieranie sobie mordy tym klubem. Tak samo jak tutaj. Ci parafianie wycierają sobie swoje zwykłe szmaciarskie, prostytutkowe, pospolicie gwiazdę mordy tą panią Katarzyną. Ale również tym panem Łukaszem, bo nie zakładają, że on wie, co robi. To oni wiedzą, co się dzieje. To oni się w jego imieniu oburzają, to oni stają w jego obronie, bo on co? No albo uznajemy, że to jest normalny, dorosły człowiek, który wie, co robi i to nie jest mała sprawa, albo uznajemy, że to jest chłystek, gołowąs, którego byle plugawe krocze jest w stanie wodzić za nos, po prostu dyktować mu, co ma robić. Czyli to nie jest dorosły człowiek, czyli go nie szanują. Tak? Zresztą, co oni tutaj napisali? Byliśmy nim zauroczeni. To już też wyraża bardzo niezdrowy stosunek. Znaczy, że nie widzieli człowieka, tylko widzieli spełnienie swoich jakichś fantazji, marzeń. Jakaś taka znowu niezdrowa relacja. Zauroczenie drugim człowiekiem to nie jest nic mądrego, stabilnego, przemyślanego. Trójkąt dramatyczny jest przede wszystkim potrzebny wybawcy. Osobie, która staje w roli wybawcy, ponieważ to jest prawdziwy oprawca. Dlaczego ktoś chce być oprawcą? Dlatego, że potrzebuje rozładować emocje, których normalnie nie potrafi rozładowywać. I tutaj zobaczcie kazus właśnie wie, że komuś był miły, czy byliśmy nim zauroczeni, jest bardzo istotny. To są ludzie bierno-agresywni. Oni oczywiście w roli wybawcy zaczynają się robić czynnie agresywni, ale w imię wyższego dobra. To są ludzie, którzy gardzą podniesieniem głosu, przeklinaniem. Oni nigdy takich rzeczy nie robią. Są sterylnie czyści zazwyczaj i ogólnie super akuratni. Czyli gdzie jest cała ich złość, niezgoda, smutek, oburzenie, obrzydzenie, frustracja, gniew i w końcu agresja, które wszyscy mamy. One są stłumione. Stłumione tak bardzo, że daj im tylko powód. Pamiętacie taką scenę? Give me a reason. Snape jest właśnie takim wybawcą, oprawcą. Absolutnie stłumiony. Nie mówiący prawdy od lat. Zawsze zimny i opanowany. On chce tylko powód do tego, żeby wylać całą swoją frustrację, agresję i nienawiść. Niech tylko Sirius Black trafi w ręce dementorów czy ministerstwa i Snape nie potrzebuje się pytać, o co chodzi. Jest natychmiast za wyrokiem śmierci. Czy za pocałunkiem dementora. Nie ma pytań w ogóle. On nie chce znać żadnych odpowiedzi. Wybawca, oprawca nie potrzebuje dowodów. Parafianie się nie pytają księdza Łukasza, byłego księdza Łukasza, czy on kocha Katarzynę i czy on sam postanowił odejść. Nie! Oni wiedzą swoje. Oni nic już nie muszą wiedzieć, tak jak Snape. I wybawca, oprawca też nie musi nic wiedzieć. On już wie, z kim ma do czynienia, on już zna, on już wszystko. Nie. Dajcie mu tylko powód. A będzie gwałcił, grabił i mordował. Będzie niszczył ludzi, będzie niszczył relacje, będzie robił z siebie idiot. W przypadku parafian naszych wspaniałych, to też oni jako jedyni ponoszą prawdziwe koszta. Ja się nie dziwię, znaczy ja nie wątpię, że pani Katarzyna, wymieniona też z miejsca pracy, poczuła się bardzo źle, że są rozklejane na jej temat z jej nazwiskiem ogłoszenia, na których się pisze, że ona jest zwykłą szmatą, prostytutką i pospolitą. Ja nie wątpię, że ją to sporo kosztowało. Ale spójrzmy na to w ten sposób. To jest... Ci ludzie się przedstawiają jako parafianie, ludzie wierzący, tak? Ich grzech w tej metanarracji katolickiej jest o wiele większy
niż tej Katarzyny i niż tego Łukasza. Bo Bóg stworzył kobietę i mężczyznę po to, żeby się kochali i rozmnażali. Jeśli Bóg dopuścił do tego, żeby oni się pokochali, to może taki miał plan na Łukasza, tak? Może taki miał też plan na Katarzynę. Ale kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem? Oni. Oni rzucają kamieniami. Oni tworzą jawną wrogość. Pogardzają, ranią. Oni popełniają naprawdę obrzydliwy grzech. Ich to więcej kosztuje w ich narracji. Nie wiem, czy oni zostaną karani, czy nie ukarani, czy jest karma, czy jest Bóg. Nieistotne. Ja wiem, że tu i teraz oni już bardziej cierpią, bo oni się gotują. Się gotuje pod deklem i oni w ogóle nie potrafią tego wyłączyć, nie, dlatego robią takie rzeczy. Co oni już są ukarani bardziej. Ale już tak nawet właśnie patrząc na logikę, skoro wyznajesz tę religię, to powinieneś wiedzieć, że powieszenie tej kartki jest największym grzechem i najwięcej będzie ciebie kosztowało. W imię w ogóle kogo? Czego oni to robią? Jakie dobro ma z tego wynikać? Więc to niczemu nie służy, nie prowadzi do żadnego wyższego dobra. To jest niby w imię wyższego dobra, ale gdzie tu jest ten zysk konkretnie? Co dobrego się zdarzy dzięki temu, że ktoś się na przykład dowie, że ksiądz został uwiedziony, a pani Katarzyna skończyła? Gdzie jest beneficjent? Nie ma beneficjenta. I to jest też bardzo ważna wytyczna trójkąta dramatycznego. W wyniku działań wybawcy, oprawcy nie ma beneficjenta. Tylko on jest beneficjentem lub ofiara, oprawca jest beneficjentem. To zależy, czy bardziej trójkąt dramatyczny uruchamia wybawca czy ofiara. Znaczy, czy ofiara jest nieświadoma czy świadoma. Kto zaczyna tę manipulację? Na trójkącie dramatycznym zyskuje albo tak zwana ofiara, która jest oprawcą, albo wybawca, który również jest oprawcą. A zawsze traci Kat. Zawsze Kat jest ofiarą. A z tego wszystkiego nie wychodzi żadne wyższe dobro, tylko i wyłącznie merkantylne. Merkantylny zysk. Ofiary lub wybawcy. Ale rzadko jest tam w ogóle jakiś obiektywny zysk. Zazwyczaj jest to tylko i wyłącznie rozładowanie frustracji. Jest to złość, jest to zemsta. Nic dobrego z trójkąta dramatycznego nie wynika. I po tym można odróżnić, czy trójkąt jest dramatyczny, czy jest trójkątem dramatycznym Karpmana, czy jest realną, ważną sytuacją. Trzeba spojrzeć na skutki i zobaczyć, czy w skutkach są realne wartości. Dziękuję bardzo. Do następnego. Potrzebujesz pomocy? Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.